Ministrowie, państwo prezesi, dyrektorzy, wszyscy przyjaciele i sympatycy odnawialnych źródeł energii, bo zakładam, że tylko takie grono dzisiaj na tej sali mamy. Patrzę po twarzach na sali, większość twarzy jest znajoma, co oznacza, że ta współpraca w temacie odnawialnych źródeł energii między resortem a branżą, a sektorem jest dobra. Ja dzisiaj przede wszystkim chciałam państwu bardzo serdecznie podziękować. Podziękować za udział w tych wszystkich sektorowych porozumieniach. I tu sobie musimy jasno powiedzieć, że jest to sukces, jest to osiągnięcie, jest to projekt, którego nie ma nigdzie w Europie. I to nie jest tylko tak, że spotkaliśmy się wszyscy, podpisaliśmy sobie kilka porozumień i potem to przestało żyć. Niestety wiele porozumień taką ma krótką historię. Te nasze porozumienia to są porozumienia prawdziwe. Więc za to bardzo dziękuję, że uczestniczą państwo w spotkaniach, konsultacjach, że przynosicie nam dobre rozwiązania, że przynosicie też odważne rozwiązania i uczestniczycie w tym dialogu w każdym z tych sektorów. W tych prostszych, w tych trudniejszych, w tych, gdzie mamy już wiele sukcesów, w tych, gdzie te sukcesy jeszcze przed nami. Za to serdecznie dziękujemy. Nasz wspólny cel to 2030 rok, 50 giga w odnawialnych źródłach energii. Jeszcze pewnie 2-3 lata temu powiedzielibyśmy, że to jest taki cel bardzo odległy. Już dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest cel osiągalny. I dzięki wspólnemu wysiłkowi my obiecujemy dobre regulacje. Państwa prosimy o dalsze zaangażowanie na poziomie dobrych projektów, bo tylko takie projekty w Polsce mamy. Ten cel na pewno nam się uda osiągnąć. Dzisiaj mamy jedną małą dobrą wiadomość, bo tych dużych dobrych wiadomości jest wiele. My się z państwem nimi na bieżąco dzielimy w poszczególnych źródłach. Ta mała dobra wiadomość to jest taka, że patrząc jak rozwija się fotowoltaika, jak dużym zaufaniem obdarzyli nas prosumenci, jak duży wolumen tej energii dzięki prosumentom trafia do polskiej sieci, zdecydowaliśmy się przygotować kolejną edycję programu Mój Prąd. I od 1 grudnia to dofinansowanie dla indywidualnego prosumenta to będzie 6000 zł, dla magazynów energii, których się pojawia w sieci coraz więcej, to będzie 16000 zł. To są dwie nowe, dobre zmiany, które chcemy od 15 grudnia wprowadzić. Ja serdecznie dziękuję Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za skuteczne, szybkie, dobre wdrażanie tego programu. Dobra wiadomość dla wszystkich nowych prosumentów. Dzięki temu będziemy mieli coraz więcej tej dobrej, bezpiecznej, słonecznej energii. Państwu życzę dzisiaj dobrych obrad, dobrych pomysłów. Obiecuję, że nad każdym z tych pomysłów się dobrze pochylimy. Traktujemy to dzisiejsze spotkanie jako takie podsumowanie tego etapu rozwoju odnawialnych źródeł energii, jaki nam się udało wspólnie osiągnąć i przygotowanie dobrych rozwiązań na kolejny rok. Mamy też zielone światło w Unii Europejskiej. Jak państwo widzicie, my się wszyscy mierzymy z różnymi dyrektywami, szczególnie z tymi środowiskowymi, z procedurami administracyjnymi na poziomie również tych zielonych, odnawialnych inwestycji. Coraz więcej propozycji w Unii Europejskiej, tak żeby liberalizować te przepisy, przyspieszać procedury również na poziomie dyrektyw. Tu prosimy też, państwo funkcjonujecie w różnych gremiach, w różnych grupach dyskusyjnych, żeby wspierać te pomysły, tak żebyśmy mogli na początek roku wdrożyć te przepisy w Polsce i tym samym przyspieszyć, bo wszyscy tego oczekujemy. My nie mamy też absolutnie żadnej pasji w spędzaniu tygodni i miesięcy nad dokumentacjami środowiskowymi i administracyjnymi. Chcielibyśmy to wszystko przyspieszyć. Myślę, że te liberalizacje, te pomysły, które się pojawiają na poziomie Unii Europejskiej, nam wszystkim w tym pomogą i tego sobie życzymy na nowy, kolejny rok odnawialnych źródeł energii. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani minister.